Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie Innocenty III i teokracja pontyfikalna w średniowieczu. Innocenty III, tak naprawdę Lothar z Segni, żyjący w latach 1161-1216, papież rzymski między rokiem 1198 a 216, uchodzi dosyć powszechnie za największego papieża w historii Kościoła. Największego w znaczeniu politycznym, dlatego że jest to papież, o którym jeden z historyków napisał, że zmieniał cesarzy jak rękawiczki. No, może cesarz jak rękawiczki to nie, ale rzeczywiście był głównym rozgrywającym ówczesnej polityki europejskiej i z pewnością na początku XIII wieku był najsilniejszym władcą europejskim, przewodzący całej zjednoczonej ówczesnej Europie zwanej mianem Christianitas. Skąd to powiedzenie, że zmieniał cesarzy jak rękawiczki? A mianowicie stąd, iż dokonał autentycznego rozgromienia cesarstwa. Był pogromcą imperium, idei imperialnej. No i przede wszystkim był wielkim papieżem, który wyniósł papiestwo do rangi polityczno-teologicznej, której nigdy ono przed nim nie miało. Aczkolwiek równocześnie warto zwrócić na to uwagę, iż Innocenty III, będąc tak naprawdę suwerenem Europy, tak to należy określić, sam nie posiadał znaczącej siły politycznej. Zawsze posługiwał się armiami i innymi władcami i armiami tychże innych władców. Również likwidacja, czy właściwie zniszczenie cesarstwa, które miało miejsce w roku 1214 pod Bouvines, nastąpiło z rąk rycerstwa francuskiego. Dlaczego Innocenty III jest ważny? Jest ważny nie tylko jako realizator imperialnej polityki papieskiej w średniowieczu, najwybitniejszy z pewnością polityk na tronie papieskim w średniowieczu, ale również dlatego, że jego pontyfikat stanowi ukierunkowanie, stanowi nie tyle może ukierunkowanie, co stanowi uwieńczenie polityki, którą żeśmy sobie wcześniej określili na jednym z naszych poprzednich wykładów dotyczących papieża Grzegorza VII, mianem augustynizmu politycznego. Cóż takiego wnosi do augustynizmu politycznego Innocenty III? Gdybyśmy sobie spojrzeli, przypomnieli sobie jeszcze raz, do czego Państwa zachęcam, mój wykład dotyczący Grzegorza VII, to zobaczymy, że w teologii politycznej Grzegorza VII olbrzymie znaczenie odgrywała religia, objawienie, litera biblijna. Jak mawia jeden z historyków, Jan Baszkiewicz, świętej pamięci Jan Baszkiewicz, Grzegorz VII w walce z cesarzem rzucił cały autorytet objawienia na szale swojej walki. Innocenty III to jest już człowiek troszeczkę z innego świata, to jest 100 lat później, ze świata, w którym olbrzymie znaczenie ma już rozum. Mamy tutaj, to już jest okres dialektyków Abelarda, a więc rozum, no i przede wszystkim prawo. Prawo, które wtedy zaczyna być w Europie Łacińskiej odtwarzane na podstawie prawa rzymskiego. Stąd też program Innocentego III możemy określić mianem augustynizmu politycznego, czyli przekonania, że wszelka władza prawowita pochodzi z nadania Kościoła katolickiego, który jest szafarzem łaski, ale wszystkie formy tego nadania muszą mieć charakter opisany prawnie. I rzeczywiście można powiedzieć, Innocenty III dokonuje takiego opisu prawnego. Zachowało się do naszych czasów, z okresu tego pontyfikatu, który trwał lat
18, 5116 listów i pism papieskich. No, olbrzymia korespondencja papieska. Kilka tomów Patrologii Latina stanowią same dokumenty papieskie. Również w zbiorach, w katalogach watykańskich, no, takim znanym zbiorze pod hasta, jest to 500 stron prawie, wyliczenia samych dokumentów, do kogo były adresowane i tak dalej. Także jest to olbrzymi materiał, z którego 300 dokumentów w sposób trwały trafiło do prawa kanonicznego, stanowiąc źródła prawa kanonicznego. Stąd też można powiedzieć, że dorobek Innocentego III można traktować dwojako. Z jednej strony jest to jego dorobek polityczny, jako papieża polityka, z drugiej strony jako wielki dorobek papieża prawnika, który stworzył całe prawne podstawy, co tu dużo mówi, współczesnego Kościoła katolickiego wraz z prymatem papieskim i jego nieomylnością. To tam znajdują się wielkie prawne źródła dla całej tej koncepcji, które będą w następnych stuleciach i tak naprawdę po dzień dzisiejszy wykorzystywane przez całe pokolenia kanonistów katolickich. Tym niemniej warto zwrócić uwagę na jeden dokument papieski, właściwie jeszcze nie papieski, bo jeszcze Lotara z Segni, a mianowicie jego jedyną rozprawę, taką nazwijmy to filozoficzno-teologiczną, rzadko czytaną dzisiaj i mało znaną, dlatego że jeszcze nie jest dokumentem papieskim, została napisana mniej więcej 3 lata przed wyborem na papieża, a mianowicie jest taka książeczka z roku mniej więcej 1195 pod tytułem Rozważania o świecie. Jest to książka, którą ja powiem szczerze czytałem z dużym takim zaskoczeniem i z dość dużym początkowo zdziwieniem. Książka napisana w duchu całkowicie świętego Augustyna i przekonania o tym, że typowo właśnie augustyńskiego, że cały świat skażony jest przez grzech i grzech pierworodny. Wszystko, co człowiek doświadcza w życiu, jest związane z faktem skażenia człowieka i świata przez grzech. Świat jawi się przyszłemu Innocentemu III jako pogrążony w bólu, w cierpieniu i w śmierci, gdzie człowiek tylko i wyłącznie cierpi za swoje grzechy, grzechy swoich przodków. Musi ciężko pracować, znosić ból, umierać, znosić głód, zło, cierpienie. Również władza polityczna, państwo powstało w wyniku grzechu. Także typowy, taki bym powiedział, motyw od świętego Augustyna. Ale jest w tej dosyć grubej, kilkusetstronicowej książce, pewien motyw pozytywny. Jedno światełko w tym ciemnym tunelu rzeczywistości. I tym jedynym światełkom w tunelu rzeczywistości jest łaska, której dysponentem i szafarzem jest Kościół katolicki. Jedynie łaska Kościoła katolickiego uświęca i zmazuje grzechy, mogąc dać prawdziwe szczęście. Jak mówię, książeczka Rozważania o świecie właściwie nie jest czytana. Nie była również tłumaczona właściwie na inne języki poza łaciną. Jedynym wyjątkiem jest tłumaczenie francuskie z XVII wieku, które czytałem. Nie była nigdy tłumaczona ani na polski, ani na angielski, ani na inne języki świata. Zresztą również po tym wydaniu francuskim z XVII wieku nigdy również nie była chyba w języku francuskim wznawiana. A jest to książka w moim przekonaniu dość dobrze tłumacząca cały program teokracji Innocentego III, takie można powiedzieć podstawy antropologiczne tego programu teokracji, a mianowicie znajduje się tam po prostu przekonanie, że rzeczywistość naturalna jest dogłębnie skażona grzechem i jedynym elementem zmazującym grzech i dającym szczęście jest łaska, której szafarzem jest
Kościół katolicki. Bez, to bym powiedział, no, bez zrozumienia tego podstawowego sposobu myślenia Innocentego III nie jesteśmy w stanie zrozumieć całego projektu, aby siłą polityczno-teologiczną dominującą nad całym światem był Kościół katolicki na czele z papieżem, ponieważ ten świat jest zepsuty, dogłębnie zdegenerowany, przeżarty przez grzech. I tylko Kościół, a konkretnie papież jako legat, jak to będzie potem nazywał Innocenty III, papież jako legat Chrystusa jest tym szafarzem łaski, który może rozświetlać mroki rzeczywistości, w której żyjemy. W roku 1198, czyli 3 lata po napisaniu rozważań o świecie, Lothar z Zegni zostaje wybrany papieżem i przyjmuje imię Innocentego III. I realizuje program, który w moim przekonaniu zawarty jest w rozważaniach o świecie. I jedyna jakby tutaj nowość jest taka, że wcześniej jakby no, tym nosicielem, pośrednikiem dającym łaskę, szafarzem łaski jest Kościół katolicki, podczas kiedy już jako papież Innocenty III bardzo mocno będzie w tym kościele akcentował rolę papieża, jako tego, który, do którego Jezus skierował wszystkie swoje obietnice, to znaczy oczywiście do Piotra, a papież jako następca świętego Piotra jest adresatem wszystkich obietnic dotyczących wiary i łaski, które znajdujemy w Nowym Testamencie. Stąd z tych obietnic od Jezusa danych Piotrowi Innocenty III wywodzi całkowity prymat jurysdykcyjny papieża rzymskiego nad Kościołem katolickim. Przy czym, tu jest bardzo ważna uwaga, kiedy Innocenty III pisze Kościół katolicki, to ma tutaj przed oczami instytucję w znacznie szerszym pojęciu niż my dzisiaj. Dlatego, że my jakby rozróżniamy, że jesteśmy w Kościele i poza Kościołem. I na przykład traktujemy całe życie polityczne i społeczne jako życie pozakościelne, w którym katolicy biorą udział. Innocenty III patrzy na to z perspektywy średniowiecznej i widzi sprawę inaczej. Wszyscy i wszystko znajduje się w Kościele katolickim. I również władcy, państwa i wszyscy poddani władcy są w Kościele. Jak naucza Innocenty III, jurysdykcja duchowa Rzymu nie jest ograniczona co do żadnego terytorium i obejmuje wszystkich, tak poszczególnych ludzi, jak i całe królestwa. Dlatego też rozróżnienie pomiędzy Kościołem i państwem, tak fundamentalne dla, co tu dużo mówić, nowożytnego pojęcia polityki, a również Kościoła, jest Innocentemu III nieznane, ponieważ wszystko to, co dotyczy Kościoła, dotyczy również państwa. Z tą oczywiście różnicą, że władza papieska w Kościele, jak naucza Innocenty III, jest bezpośrednia, czyli papież bezpośrednio sam zarządza Kościołem. Jeśli chodzi o świat doczesny i świat polityczny, naucza Innocenty III, zawsze mamy, czy prawie zawsze, mamy do czynienia z władzą pośrednią. To znaczy, władza pośrednia polega na tym, że papież wydaje polecenia cesarzowi i za pośrednictwem cesarza, stąd pojęcie władzy pośredniej, rządzi świat. To jest to słynna średniowieczna teoria dwóch mieczy, czyli miecz kościelny należący bezpośrednio do Kościoła i miecz doczesny, za pomocą którego pośrednio biskup Rzymu, papież, rządzi i kieruje świat. Dlatego też konsekwentnie, jeśli będziemy w tej symbolice dwóch mieczy, która w średniowiecze cały czas funkcjonuje i bez której sobie nawet trudno myśl średniowieczną wyobrazić, to możemy podzielić uprawnienia papieskie w stosunku do świata na uprawnienia, nazwijmy to w ten sposób, wewnątrzkościelne i zewnątrzkościelne, czyli poza instytucją
strukturalną kościoła hierarchią, a więc dotyczące świata całego chrześcijańskiego, również politycznego, który znajduje się w kościele, aczkolwiek nie są to osoby duchowne. W takiej sytuacji zacznijmy od miecza tego ważniejszego, czyli miecza, który bezpośrednio przynależy do papieża, czyli Kościół katolicki. W Kościele katolickim z dekretałów i pism papieża Innocentego III wynika, że papież rzymski posiada 9 podstawowych uprawnień. Wyliczmy je sobie. Po pierwsze, posiada weto do wyboru biskupa przez kapitułę. Pamiętajmy, że są to czasy, w których jeszcze idea, iż papież mianuje wszystkich biskupów na całym świecie, jest ideą nieznaną. Jest to idea mocno późniejsza. Świat ówczesny był zbyt zdecentralizowany. Problemy komunikacyjne były jeszcze zbyt duże, aby papież mógł być w odpowiednim czasie poinformowany o śmierci biskupa i konieczności wyznaczenia następcy, żeby mógł go wyznaczyć, zastanowić się, wybrać kandydatów i tak dalej. W ówczesnym świecie, przy ówczesnych środkach komunikacji, gdzie ocenia się, że posłaniec konny przemierzał około 40 km dziennie po wertepach, mówiąc wprost, 40 km w linii prostej, no takie bezpośrednie, ręczne kierowanie kościołem, mianowaniem biskupów właściwie było niemożliwe. Stąd też wtedy było jeszcze oczywiste, że po śmierci biskupa następca wybierany jest przez kapitułę, czyli przez najbliższych współpracowników zmarłego. I jedyne, co Innocenty III sobie tutaj, można powiedzieć, zastrzega, jest to prawo weta absolutnego w stosunku do nieodpowiednich, a obranych kandydatów. Także to jest po pierwsze właśnie to prawo weta absolutnego do wyboru biskupa przez kapituł. Punkt drugi. Tworzenie i znoszenie diecezji, czy też jeszcze możliwość trzecia, zmiany granic diecezji. Jest to absolutne uprawnienie papieskie i nikt inny nie posiada uprawnień tworzenia i zmian diecezji. No jest to oczywiście wielka polemika z teoriami cesarskimi, regalistycznymi, ponieważ cesarze, jak wiemy, no, uzurpowali sobie prawo tworzenia nowych biskupstw, arcybiskupstw i tak dalej. Punkt trzeci. Prawo usunięcia biskupa. Jest wyraźnie powiedziane, że w przypadku złamania prawa kanonicznego biskup może zostać usunięty tylko i wyłącznie przez papieża rzymskiego. Kapituła nie posiada uprawnienia usunięcia biskupa. Musi z tą kwestią, jeżeli doszło do złamania prawa rzymskiego czy jakiegoś innego przestępstwa, zwrócić się bezpośrednio do papieża. Punkt czwarty. Każdy wierny Kościoła katolickiego ma prawo odwołać się od decyzji lokalnego biskupa do papieża. Oznacza to, że biskup Rzymu jest najwyższą instytucją odwoławczą w kwestiach kanonicznych dla całego świata katolickiego. Punkt piąty. Biskupi traktowani są, jakkolwiek wybierani przez kapituły, jako delegaci papiescy. Delegaci, czy też można by powiedzieć, no, coś w rodzaju legatów papieskich. To znaczy biskup ma obowiązek realizować politykę papieską, czyli politykę, nazwijmy to, ogólnokościelną, wyznaczaną przez papieża. Jeżeli biskup odmawia realizacji polityki wyznaczanej przez papieża, jest to, jak się Państwo domyślacie, złamanie prawa kanonicznego pozwalające takiego biskupa odwołać papieżowi. Punkt szósty. Punkt szósty jest niezwykle istotny. Jest to instytucja legatów. Instytucja bardzo lubiana przez papieża Innocentego III. To znaczy legaci, a więc wysłannicy papiescy, którzy zjawiają się na różnego rodzaju synodach prowincjonalnych czy narodowych kościołów poszczególnych, reprezentują papieża tak, jak gdyby papież sam był na miejscu.
Stąd też legat nie jest to zwykły delegat, ambasador papieski. Jest to tak jakby osoba zastępująca papieża na miejscu, posiadająca wszystkie pełne uprawnienia papieskie i którego decyzje mogą zostać podważone tylko i wyłącznie osobiście przez samego papieża. Kiedy papież uznałby, że ta legacja została nadużyta czy źle wykonana. Wszystkie synody, wszystkie kwestie sporne rozstrzygane są w Kościele przez legatów. Jest to instytucja w tym czasie bardzo się popularyzująca za Innocentego III i instytucja, którą się historycy Kościoła uważają za kluczową dla rozwoju papalizmu i w ogóle władzy papieskiej w Kościele, dlatego że oznaczająca, iż papież posiada władzę zwyczajną we wszystkich diecezjach obok, a właściwie ponad biskupami tychże diecezji. Punkt 7. Dekretały. No, mamy te 5116 listów i pism papieskich, popularnie zwanych dekretałami. Dekretały są traktowane przez Innocentego III jako najwyższe dokumenty prawa kanonicznego. Oznacza to, że papież jest twórcą prawa kanonicznego, interpretatorem, tam gdzie są kwestie sporne, twórcą w kwestiach nowych. Czyli no, prawo kanoniczne jest tak naprawdę prawem tworzonym przez papieża, a nie przez regionalne tam jakieś zjazdy biskupów, prawda, zgromadzenia biskupów i tak dalej. Tworzone jest tylko i wyłącznie przez papieża. Jest to bardzo ważna zasada, dlatego że po dzień dzisiejszy w tej chwili mamy ugruntowaną zasadę, że kodeksy prawa kanonicznego wydawane są przez Rzym. Jest to zasada ugruntowana na dekretałach Innocentego III. Wreszcie punkt 8. Coś, co można by dzisiaj nazwać mianem nieomylności papieskiej. Mówię coś, co można by nazwać mianem nieomylności, dlatego że średniowiecze nie zna pojęcia nieomylności papieskiej. Ono się pojawia dopiero gdzieś tam koło XIV wieku, w pierwszych tekstach. Pojęcie nieomylności papieskiej tak naprawdę jako nieomylność to już jest epoka nowożytna. W średniowieczu mówi się o niemożności papieża popadnięcia w błąd. No, tutaj kanoniści rozróżniają te pojęcia i mówią, że pojęcie nieomylności jest znacznie silniejsze od niemożności popadnięcia w błąd, chociaż my jako laicy zwykle nie dostrzegamy specjalnej różnicy, czy ktoś jest nieomylny, czy też nie może popaść w błąd, wydaje nam się być mniej więcej tym samym. No, ale jak mówię, kanoniści to pojęcia rozróżniają i sam Innocenty III nie używa pojęcia nieomylności, ponieważ wtedy ono w ogóle jeszcze nie istniało, im przypisuje papieżowi rzymskiemu właśnie niemożność popadnięcia w błąd. Daje mu to prawo ostatecznego objaśniania i interpretowania wszystkich dogmatów wiary, a każdy, kto sprzeciwia się ostatecznej interpretacji papieskiej, traktowany powinien być jako heretyk. Jak mówię, no, z naszego punktu widzenia, takiego mówię, przeciętnego katolika, laika, pomiędzy tym sformułowaniem a nieomylnością papieską wielkiej różnicy nie ma. No i wreszcie punkt ostatni, związany również z papieską nieomylnością, a mianowicie papież posiada przywilej, jedyny w Kościele, kanonizowania świętych. Dlaczego jest to tak ważna kwestia? Dlatego, że kanonizując, to nie jest tylko kwestia kanonizowania danej osoby. W przypadku no, jakiegoś kogoś, którym się zajmował, nie wiem, całe życie działalnością charytatywną, nie, Matki Teresy na przykład, no to nie pociąga to za sobą żadnych skutków natury dogmatycznej. Jeśli jednak, o czym pamiętać należy, papież kanonizuje na przykład jakiegoś teologa, to automatycznie oznacza to uznanie przez Rzym wszystkich głoszonych jego poglądów religijnych,
kanonicznych, teologicznych, dogmatycznych za zgodne z nauczaniem Kościoła. Dlatego instytucja kanonizowania dość mocno wiąże się z tym problemem nieomylności papieskiej, czy niemożności popadnięcia w błąd, jak wtedy to nazywano, dlatego że oznacza to, że skoro papież kanonizuje, to wskazuje, że dany teolog jest teologiem w 100%, w pełni i bez żadnych wątpliwości zgodny z ortodoksją. Dlatego też, kanonizując zmarłych teologów, ojców Kościoła, doktorów Kościoła, różnych mistrzów i tak dalej, w ten sposób ich doktrynę wysuwa się naprzód jako tą, która jest prawowierna i nie budząca jakichkolwiek kontrowersji natury teologicznej. Dlatego to uprawnienie papieskie organicznie wiąże się z nieomylnością. Drugi element władzy nad Kościołem papieża wiąże się z uprawnieniami w stosunku do państwa. Są to uprawnienia papieskie natury pośredniej, czyli za pośrednictwem cesarza realizowane. No i to oczywiście powoduje, że z punktu widzenia doktryny i nauki Innocentego III cesarz jest kluczowym elementem w całej układance politycznej, dlatego że papież generalnie rządzi światem chrześcijańskim, politycznym i społecznym za pośrednictwem cesarza, komunikuje się z tym światem za pośrednictwem cesarza. Stąd ten cesarz jest tak ważny i dlatego Innocenty III ciągle zmienia tych cesarzy jak rękawiczki, szukając tego, można powiedzieć, doskonałego, który będzie najlepszym narzędziem Kościoła w realizacji jego interesów i ewangelizacji całego świata. I dlatego władza cesarska tak naprawdę znajduje się w centrum zainteresowania Innocentego III i władzy cesarskiej poświęcona jest dość duża liczba dekretałów. I tutaj od razu uwaga na samym początku. Wbrew temu, co częstokroć się sądzi i uważa, i można znaleźć na ten temat masę w literaturze argumentów, tez i tak dalej, nie jest prawdą, że władza papieska jest przez Innocentego III uzasadniana za pomocą donacji Konstantyna i translacji imperium przez Leona III w roku 800. Dlaczego nie jest? Dlatego, że w przekonaniu Innocentego III donacja Konstantyna, która zresztą, powiedzmy sobie szczerze, nie jest specjalnie mocno eksploatowana w ogóle w dekretałach Innocentego III, na 5166 dokumentów donacja Konstantyna zostaje wspomniana w 7, czyli mniej więcej w jednym na 750 dokumentów jest wspomniana donacja Konstantyna. Nie jest to więc dokument z punktu widzenia Innocentego III istotny. Dlaczego? Dlatego, że Innocenty III uważa, że jeśli uznalibyśmy donację Konstantyna za dokument autentyczny, no dzisiaj wiemy, że tak nie jest, to w takiej sytuacji oznaczałoby, że władza papieska nad światem pochodzi z nadania władzy cesarskiej. Czyli przed donacją Konstantyna papież nie byłby zwierzchnikiem świata. Innocenty III odrzuca ten pogląd i w tych kilku miejscach, w 7 dokładnie, w których w ogóle porusza temat donacji Konstantyna, traktuje ją jako potwierdzenie przez cesarza rzymskiego Konstantyna Wielkiego uprawnień papieskich nad świat. Ale nie jest to potwierdzenie, ale nie źródło uprawnień papieskich. Podobnie mamy z translacją z roku 800, która również częstokroć w literaturze możemy znaleźć pogląd, że fakt, iż Leon III przeniósł cesarstwo ze wschodu na zachód na Karola Wielkiego, jest źródłem władzy papieskiej. Dlaczego Innocenty III ten pogląd odrzuca? Z tego samego powodu, z którego neguje znaczenie donacji Konstantyna. Dlatego, że oznaczałoby to, że przed rokiem 800 to papież nie posiadał takich kompetencji. Co jest oczywiście według Innocentego III absolutnym zafałszowaniem.
Dlatego też Innocenty III zupełnie inaczej dowodzi uprawnień władzy kościelnej w stosunku do władzy doczesnej, a szczególnie w stosunku do cesarza. Mamy tutaj trzy podstawowe argumenty. Po pierwsze, słynna symbolika Słońce i Księżyc. Nieprzypadkowo kolega mój, który projektował okładkę mojej książki Teokracja Papieska 1073-1378, tutaj zamieścił słoneczko i zamieścił księżyc. To nie jest żaden przypadek, ponieważ w teorii teokracji papieskiej jest to symbolika niezwykle istotna. Innocenty III wielokrotnie się do niej odwołuje i dam tutaj taki przykład. W roku 1198 papież pisze: Bóg jako stwórca wszechświata stworzył na niebiosach dwa wielkie światła. Światło większe, aby rządziło dniem, i światło mniejsze, aby rządziło nocą. Wszystko to ustanowił Bóg dla powszechnego Kościoła, który nazywają Królestwem Niebieskim. Ustanowił dwie wielkie godności. Większą, aby tak jak słońce rządziło dniami, tak aby i Kościół rządził duszami. I mniejszą, która ma tak jak noc rządzić ciałami. To są właśnie dwie władze, papieska i królewska. Tak jak księżyc dostaje światło od słońca, ponieważ jest mniejszy, tak władza królewska od mocy papieskiej dostaje blask swojej godności. I im bardziej tkwi w blasku promieni słońca, tym mniejsze ma własne światło, a im bardziej oddala się od słońca, tym więcej zyskuje na własnej jasności. Czyli możemy powiedzieć, że ten element, nazwijmy to astronomiczny, stanowi w nauczaniu Innocentego III element niezwykle istotny, to porównanie astronomiczne. Dla nas wydaje się to porównanie troszeczkę nieprzekonujące, powiedzmy sobie to szczerze. Kiedy pisałem swoją książkę o teokracji, zetknąłem się jakby z całą tą argumentacją, zacząłem nad nią myśleć, też mnie to nie przekonywało. Póki nie sięgnąłem do książek dotyczących nauki średniowiecznej. I wtedy jakby no oświeciło mnie słońce również, dlaczego ten argument jest tak istotny. Okazuje się, że ówcześni średniowieczni, pierwsi astronomowie bardzo żywo interesowali się księżycem i słońcem. I żywo ich interesowała kwestia, czy księżyc świeci swoim własnym światłem, czy też światłem odbitym od słońca. I przez bardzo długo uważano, że ponieważ księżyc świeci, to jest również sam źródłem światła i wydawało się, że jest światło dzienne, czyli słońce, i światło nocne, czyli księżyc. I mniej więcej wtedy, kiedy Innocenty pisze te słowa, doszło do swojego rodzaju rewolucji naukowej, a mianowicie astronomowie przychylili się do nowego poglądu, że księżyc nie jest źródłem światła, że księżyc tylko i wyłącznie odbija światło słoneczne. I stąd no, ta myśl, która dla nas jest dzisiaj dosyć banalna, powiedzmy sobie szczerze, dla ludzi przełomu XII i XIII wieku była nowatorska i wtedy doszli oni do wniosku, że jest jedno źródło światła w świecie, słońce, a wszystkie inne źródła światła w świecie to są, mowa oczywiście o gwiazdach, planetach i tak dalej, no to są to odbicia słońca. I stąd jest ta symbolika używana przez Innocentego III, że jest jedno źródło światła. Jedynym źródłem światła jest słońce, tak jak jedynym źródłem, nie wiem, prawdy i dobroci jest Bóg. I jedynym źródłem władzy politycznej w takiej sytuacji i łaski jest Kościół, a wszystkie pozostałe instytucje polityczne świecą odbitym światłem Kościoła. Stąd to fundamentalne dla Innocentego III, ta fundamentalna dla Innocentego III symbolika, której my dzisiaj za bardzo nie rozumiemy, a która wtedy miała, jak się zdaje, bardzo dużą moc, taką bym powiedział, przekonywania, moc dowodzenia w rozumieniu symbolicznym, a ludzie średniowiecza bardzo lubili myśleć symbolicznie.
symbolicznie, dowodzenia źródła władzy papieskiej i źródła jakby no, przewagi papieskiej nad władzą królewską, pod którą należy również rozumieć władzę cesarską. Drugi argument, niezwykle chętnie przytaczany i przywoływany przez Innocentego III, jest to ze Starego Testamentu opisana postać kapłana króla Melchizedeka, władcy Salem. Skąd ta ważna koncepcja? A mianowicie patriarchowie Izraela, tacy jak Abraham, Mojżesz, potem jeszcze również prorok Samuel, byli duchownymi, którzy spełniali równocześnie funkcje polityczne, dzierżąc władzę polityczną. Jest to koncepcja, która się niezwykle podoba Innocentemu III z bardzo prostego powodu, którego być może my też dzisiaj nie rozumiemy i który dlatego trzeba objaśnić. Jeśli sobie Państwo sięgniecie do moich wykładów dotyczących średniowiecznej koncepcji króla kapłana, to znajdziecie tam Państwo bardzo silną, typowo taką bym powiedział dla plemion germańskich przekonanie, że władza polityczna stanowi, władza królewska ma moce mistyczne, nadprzyrodzone, a więc równocześnie jest władzą kapłańską. Dlatego też władca ma prawo podporządkować sobie kościół i mianować biskupów. Innocenty III, przywołując Melchizedeka, Abrahama, Samuela, prawda, Mojżesza i tak dalej, idzie w odwrotnym kierunku. Mówi, że Stary Testament pokazuje zarówno królów będących kapłanami, jak i pokazuje kapłanów będących królami. I papież jest kapłanem, który równocześnie jest królem. Stąd tak chętnie podkreślany ten element tego króla Melchizedeka, który należy traktować polemicznie ze wszystkimi koncepcjami cesarskimi, z których wywodzono prawo do świeckiej inwestytury biskupów. No i wreszcie trzeci element, nazwijmy to doktrynalny, używany przez Innocentego III dla wykazania uprawnień papieża w stosunku do władzy politycznej, szczególnie w stosunku do cesarza. A mianowicie władza klucz, te wszystkie obietnice, które święty Paweł usłyszał od Chrystusa, w tym najważniejsza władza klucz. My dzisiaj władzę kluczy, władzę wiązania i rozwiązywania, niestety, bardzo zawęziliśmy i w świadomości takiej potocznej, można powiedzieć, władza wiązania i rozwiązywania to właściwie została zredukowana tylko i wyłącznie do związku małżeńskiego, że papież posiada, prawda, moc związywania, a również rozwiązywania, czyli uznawania nieważności związku małżeńskiego. W średniowieczu władza kluczy była traktowana niezwykle szeroko. Dlaczego? Dlatego, że to była władza wiążąca się z kontrolą Kościoła nad wszystkimi przysięgami, nie tylko małżeńskimi, ale nad przysięgami wszystkimi, również lojalności politycznej. Jeżeli władca wstępuje na tron i wszyscy jego wasale składają mu hołd i przysięgają wierność, to taka przysięga wiąże się z władzą wiązania i rozwiązywania. Jeśli Kościół katolicki, a szczególnie papież, posiada całą moc wiązania i rozwiązywania, to znaczy, że tylko papież ma prawo uznać, że przysięga jest nieważna i na przykład poddani mają prawo do buntu. Czyli moc kluczy ma bardzo mocne powiązanie z władzą polityczną i z przysięgami wiążącymi się z lojalnością polityczną. Dlatego papież ma prawo rozwiązywania takich przysiąg, uznawania ich za nieważne, niebyłe, za połamane przez władzę, a więc prawo uwolnienia poddanych od przysięgi lojalności w stosunku do władzy. I stąd też ta władza kluczy, ponieważ jest tutaj no, traktowana bardzo szeroko i w Innocentego III można wskazać na bardzo wyraźny element rozciągania tej władzy kluczy na całość stosunków politycznych i ostatecznie wynika z tego
papieskie przekonanie, że papież jest władcą czy zwierzchnikiem świata politycznego, podobnie jak cesarz. Jest swojego rodzaju nadcesarzem. I dlatego też w symbolice Innocentego III bardzo ważne elementy zaczynają odgrywać olbrzymią rolę elementy związane z symboliką cesarską. Mamy tutaj papież zaczyna się otaczać, bym powiedział, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, gadżetami typowo cesarskimi. Purpurowy płaszcz, który w Rzymie przysługiwał wyłącznie cesarzowi. Tron na wzór tronu cesarskiego. Berło na wzór berła cesarskiego. Chorągiew znów na wzór chorągwi cesarskiej. Tiara z diamentem. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ no, wcześniej papieże nosili takie, no, można powiedzieć, normalne, skórzane nakrycie głowy. Od czasu Innocentego III, Innocenty III tworzy tiarę, czyli taką, no, nazwijmy to początkowo, byśmy powiedzieli, czapeczkę metalową w kształcie coraz bardziej podobnym do korony i zwieńczoną wielkim diademem typowym dla symboliki cesarskiej. No i wreszcie ostatnia rzecz zachowana, pałac cesarski na Lateranie, który zaczyna być miejscem urzędowania i zamieszkania papieża w miejsce, gdzie dawniej mieszkali cesarze. Plus wreszcie element, do którego nie możemy nic więcej powiedzieć, czy w każdym razie niewiele o nim wiemy. Wiemy, że w Rzymie znajdowały się całe różne kolekcje w kościołach mozaik przedstawiających papieża Innocentego III w pozach cesarskich i w sposobie prezentacji typowej dla cesarstwa. Niestety te mozaiki nie zachowały się do naszych czasów. Znamy je tylko z rekonstrukcji, z tego, co o nich tam napisano kiedyś przez tych, którzy jeszcze je widzieli. Jest na ten temat sporo literatury, ale nie jesteśmy w stanie tych mozaik już odtworzyć i powiedzieć, jak one dokładnie wyglądały. Z tych, można powiedzieć, uzasadnień doktrynalnych dla władzy papieskiej nad światem politycznym wynikają w doktrynie Innocentego III papieskie uprawnienia w stosunku do państwa. Wynikają one wszystkie z typowego dla augustynizmu politycznego przekonania, że nie istnieje władza prawowita sama z siebie, ponieważ sama z siebie wynika z grzechu. I żeby władza była prawowita w sensie chrześcijańskim, musi uzyskać legitymizację sakralną od Kościoła katolickiego, który jest szafarzem wszystkich łask. I uzyskawszy taką, żeby uzyskać jakby tutaj taki no łaskę od Kościoła, aby być władcą chrześcijańskim, no wynikają z tego uprawnienia również kontrolne Kościoła nad władzą doczesną. I takich uprawnień kontrolnych nad władzą doczesną, podobnie jak w Kościele było ich, wyliczyliśmy 9, tak samo nad władzami doczesnymi Innocenty III również przedstawia 9 zasad, które ograniczają władzę doczesną i powodują, że jest ona kontrolowana przez Kościół. Po pierwsze, kluczowa dla nas, o czym wspomniałem, instytucja cesarza. Ponieważ za pośrednictwem cesarza papież kieruje światem. I dlatego ta instytucja cesarza jest kluczowa. Innocenty III wykorzystuje tutaj motyw, którym się już posługiwał Grzegorz VII, rozdzielenia dwóch instytucji, a mianowicie króla Niemiec i cesarza całego świata chrześcijańskiego. Innocenty III mówi tak. Elektorzy wybierają króla Niemiec. I no, król Niemiec, jak każdy król, może być wybrany nim ktokolwiek. Ale ponieważ król Niemiec z automatu staje się potem cesarzem, a koronowany jest na cesarza przez papieża, to o ile króla Niemiec, teoretycznie niemieccy elektorzy mogliby sobie wybrać, kogo by chcieli, to już cesarza nie. A ponieważ jest to przypadkowo ta sama osoba, dlatego też władza cesarska znajduje się no, pod bacznym zainteresowaniem władzy papieskiej. Stąd też teoretycznie elektorzy mogą wybrać kogo chcą, ale w praktyce nie mogą, bo wybierają cesarza. Stąd
uprawnienie, druga jakby koncepcja najważniejsza, a mianowicie wybrany kandydat na króla Niemiec, aby zostać cesarzem, musi być egzaminowany przez papieża. Papież uważa, że nie miałby prawa egzaminowania tylko w takiej sytuacji, gdyby cesarz czy kandydat na cesarza został wybrany jednogłośnie. Ale ponieważ w praktyce się tak nie dzieje i chyba nigdy tak nie było, żeby został wybrany jednogłośnie, dlatego daje to papieżowi prawo wyboru pomiędzy zgłoszonymi kandydatami. I papież przyznaje sobie prawo odrzucenia kandydata elektorów niemieckich i wskazania innego. Zresztą, co ciekawe, jest to o tyle interesujące, że specjaliści od prawa kanonicznego podkreślają, że jest to nic innego niż przeniesiona na prawo polityczne, na ustrój państwa, zasada znana już tutaj nam wcześniej z wyboru biskupów, a mianowicie kapituła biskupia po śmierci biskupa wybiera następcę i następnie ten następca musi zostać zaakceptowany przez papieża. I tutaj można powiedzieć, jest dokładnie, to znaczy umiera cesarz, elektorzy, tak jak kapituła biskupia, wybierają następcę i ten następca musi zostać zaakceptowany przez papieża. I papież posiada oczywiście prawo weta. Trzecia ważna kwestia. Elekcyjność cesarstwa. Innocenty III, podobnie zresztą jak i cały, wszyscy papieże rzymscy, absolutnie odrzucają koncepcję dziedzicznej władzy cesarskiej. Dlaczego? Dlatego, że wtedy przechodziłaby ona bezpośrednio z ojca na syna i papieskie prawo egzaminowania cesarza z tego, czy jest dobrym katolikiem, będzie dbał o instytucję kościoła, by zanikło. Dlatego też Innocenty III bardzo mocno podkreśla, że władza cesarska ma charakter elekcyjny. Po czwarte, jeżeli nie doszło do wyboru jednomyślnego, czyli de facto zawsze, i papież wskazał kandydata na cesarza, innego niż wskazali elektorzy, czy też uznał wybór elektorów, to ma prawo podyktować cesarzowi coś w rodzaju umowy koronacyjnej, coś w rodzaju jak jakieś takie, nie wiem, pakta konwenta w Rzeczpospolitej Szlacheckiej. To znaczy tekst umowy pomiędzy cesarzem a papieżem, w którym cesarz musi przysiąc przestrzeganie praw Kościoła, jego własności, autonomii, no i przede wszystkim przysiąc to, że będzie słuchał się papieża i w jego imieniu kierował światem chrześcijańskim. Po piąte, papież przypisuje sobie prawo stanowienia królestw, również własnoręcznie bez zgody cesarskiej. Jest taki dokument do księcia bułgarskiego, papieski z roku, jeśli mnie pamięć nie myli, 1208, w którym papież stwierdza, iż tenże władca bułgarski, książę bułgarski, dostaje od niego przywilej ogłoszenia się królem. Wreszcie punkt szósty. Papież posiada prawo ekskomuniki każdego władcy chrześcijańskiego. To jest oczywiście uprawnienie zaczerpnięte jeszcze z arsenału takiego teologiczno-politycznego papieża Grzegorza VII. No i każdy władca może zostać za swoje grzechy ekskomunikowany, co de facto oznacza jego depozycję, ponieważ nie może pełnić funkcji królewskiej czy też cesarskiej. Punkt siódmy, interdykt. Skąd się wzięło pojęcie interdyktu i co to w ogóle jest? Ekskomuniką można było obłożyć osobę, która, jak mówi sama nazwa, jest ekskomunio, czyli usunięta ze wspólnoty. Jednakże nie wszystkie władze polityczne dało się ekskomunikować. Monarchów tak, cesarza tak, ale jeśli mamy do czynienia już na przykład nie wiem, z władzami miejskimi, które na przykład naruszyły dobra kościelne, czy też popełniły jakieś akty grzechu, bluźnierstwa, czy coś w tym rodzaju, jest problem z ekskomunikowaniem odpowiedzialnych. Dlatego, że mamy tutaj do czynienia z Radą Miejską, różnymi funkcjami wybieralnymi i tak dalej. I pojawia się pytanie, czy jeśli wybieralny burmistrz miasta na przykład dokonał aktu bluźnierstwa, to należy ekskomunikować tegoż burmistrza, czy również wszystkich tych, którzy go wybrali.
Stąd też, no, ponieważ w tych strukturach republikańsko-miejskich władza była, to taka, no, trudno było wskazać tą osobę bezpośrednio, często odpowiedzialną za coś, bo miasto odpowiadało za coś, stąd pojawiło się pojęcie interdyktu, czyli usunięcia ze wspólnoty chrześcijańskiej w całej ziemi, na której popełniono jakiś grzech. I cała ziemia została usuwana. Mógł być to usunięte miasto, mogło być usunięte królestwo. Papież Innocenty III użył tej papieskiej Wunderwaffe, prawda, 90 razy w sumie, posługując się, że to z racji grzechu, czyli ratione peccati, dokonuje czy to ekskomuniki osoby, czy też interdyktu całego państwa. W każdym razie, tak jak ekskomunikowany nie może przystępować do sakramentów, to w przypadku interdyktu cała ziemia jest pozbawiona sakramentów, włącznie z ostatnim sakramentem koniecznym, aby uzyskać zbawienie. Co więcej, posiada to również skutki polityczne. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy kupcy z miasta obłożonego interdyktem tracą prawo własności. Innymi słowy, jeśli jestem kupcem, na przykład, nie wiem, z Hamburga i mam statek w Bremie i doszła do Bremy wiadomość, że Hamburg został ekskomunikowany, to mój statek może zostać zarekwirowany przez miasto, ponieważ własność osób z terenu obłożonego interdyktem nie jest chroniona, jest niczyja, można powiedzieć. Punkt 8 uprawnień papieskich. Papież ma prawo ogłoszenia krucjaty przeciwko poganom lub heretykom. I wreszcie punkt 9. Aprobowanie umów międzynarodowych, a również ich unieważnianie, jeśli miałyby grzeszne skutki lub też byłyby niekorzystne dla Kościoła katolickiego. Z tych wyliczonych przeze mnie uprawnień papieskich wynika, że struktura rządzenia światem według Innocentego III wyglądała następująco. Jest Bóg. Bóg daje legację, jak to nazywa papież, papieżowi jako następcy Jezusa Chrystusa. Papież wyznacza de facto cesarza i rządzi światem za pośrednictwem cesarza. Generalnie papież nie rządzi światem bezpośrednio. Może to robić tylko tym ratione peccati, czyli z powodu grzechu. Są to traktowane jako sytuacje nadzwyczajne, ekstraordynaryjne, wtedy kiedy cesarz z czymś sobie nie daje rady, nie posiada na przykład kontroli politycznej nad jakimś miastem czy ziemią. No bo cesarz Niemiec, powiedzmy szczerze, nie była to aż tak znacząca częstokroć figura polityczna, jak nam się to może wydawać. I uprawnienia cesarza, na przykład w stosunku do Anglii, są iluzoryczne. Dlatego też w takiej sytuacji, kiedy cesarz nie jest w stanie na polecenie papieskie z jakimś sprawą sobie poradzić, wtedy papież wkracza sam bezpośrednio, na przykład obkładając interdyktem czy ekskomuniką. Generalnie jednakże jest to zasada typowo feudalna, czyli jest legat Boży, czy legat Chrystusa na ziemi w postaci cesarza, legat papieski legat Chrystusa w postaci papieża, legat papieża w postaci cesarza i następnie cała hierarchia idąca w dół. Jedyne miejsce, gdzie papież pozostawia sobie władzę bezpośrednio, bez pośrednictwa cesarza, jest to teren Italii. Mamy tutaj władzę bezpośrednią papieża jako władcy nad państwem kościelnym mieszczącym się w środkowej części Półwyspu Włoskiego, jak również mamy dwie specjalne domeny papieskie. A mianowicie na południe od Rzymu, Neapol i Sycylię, które są traktowane jako bezpośrednie państwa wasalne Rzymu, i na północ od państwa kościelnego mamy Lombardię na czele z Mediolanem, które znajdują się w ścisłym sojuszu politycznym z Rzymem, chroniąc Rzym, można powiedzieć, przed zbuntowanym cesarzem od północy. Stąd też pojawiła się w literaturze włoskiej okresu faszyzmu we Włoszech, czyli w okresie międzywojennym, teza, że Innocenty III tak naprawdę jest ojcem idei zjednoczenia Italii.
Teza była wtedy niezwykle istotna, dlatego że faszyści włoscy raczej pochodzili z kierunku tradycji antyklerykalnego, który głosił, że papiestwo stanowiło, można powiedzieć, problem, w wyniku którego Włochy nie mogły być przez wiele stuleci zjednoczone. Dlatego też katolicka historiografia włoska w tym okresie wysunęła tezę przeciwną, a mianowicie taką, że to Innocenty III de facto głosił zjednoczenie Włoch pod przywództwem papieskim. No i te Włochy de facto miały kierować całym światem. Także taka dyskusja w literaturze jest. Ja powiem szczerze, osobiście uważam, że rzeczywiście Innocenty III uważał, że Włochy stanowią bezpośrednią domenę władzy papieskiej. Przy czym nie wynikało to z jakiegoś włoskiego nacjonalizmu, tylko wynikało to ze względów bezpieczeństwa samego Kościoła i Rzymu. To znaczy od południa i od północy państwo kościelne powinno być zabezpieczone przez państwa lenne na południu, a sprzymierzone w postaci Ligi Lombardzkiej, tworząc rzeczywiście taką konfederację, prawda, włoską, zapewniającą papieżowi niezależność od wielkich władców doczesnych na czele z cesarzem, czy powiedzmy królem Francji. A teraz pytanie na koniec. No dobrze, mamy tą całą strukturę polityczną świata stworzoną przez Innocentego III. Ale do czego i po co? Czy to chodzi tylko i wyłącznie o władzę? Nie. Nie chodzi tylko i wyłącznie o władzę. Jest jeden cel Innocentego III, który nie został przez tego papieża zrealizowany, a który przyświecał mu od samego początku. Pamiętajmy, zostaje papieżem wybranym Lothar z Segni w roku 1198. Podczas kiedy 11 lat wcześniej, w roku 1187, Jerozolima zostaje zdobyta przez islamistów. I celem Innocentego III jest stworzenie imperium europejskiego, imperium chrześcijańskiego, które odzyska Ziemię Świętą. Innocenty III, oglądając wszystkie dotychczasowe krucjaty, doszedł do wniosku słusznego, że wszystkie te krucjaty mają jedną wadę. 7 królów bierze w nich udział, 5 nie bierze. Potem jak tych 7 się zbierze, to każdy z nich chce dowodzić, prawda? Skutek jest taki, że ta armia, nawet z krzyżowców jak się zbierze, jak jest wielka, liczna i świetnie uzbrojona i wyszkolona, to tam każda, można powiedzieć, narodowa armia walczy oddzielnie. Innocenty III nie wierzył w to, że ta koalicja w krzyżowców z różnych barw politycznych posiada znaczącą wartość bojową ze względu na, bym powiedział, problem strukturalny kierownictwa i zarządzania. Stąd też pomysł Innocentego III jest inny, a mianowicie Innocenty III zjednoczy chrześcijańską Europę za pośrednictwem cesarza, za pośrednictwem ekskomunik i za pomocą interdyktów. Zmusi do jedności. I następnie zostanie ogłoszona wielka krucjata w celu odbicia Ziemi Świętej. Ta krucjata została ogłoszona przez samego Innocentego III, ale niestety chyba 2 tygodnie później po ogłoszeniu zmarł i nie zdążył tej krucjaty, można powiedzieć, zorganizować. Pomysł był jaki? Krucjata, co ciekawe, została ogłoszona w sposób inny niż do tej pory krucjaty ogłaszano. Do tej pory krucjaty ogłaszano w ten sposób, że papieże wzywali cesarza i władców chrześcijańskich. Tutaj, co ciekawe, krucjata została ogłoszona, a papież wezwał rycerstwo chrześcijańskie i wszystkich chrześcijan z pominięciem cesarza i króla, i królów. O cóż chodziło? Mianowicie miała się zebrać armia chrześcijańska, całej chrześcijańskiej Europy. I głównym organizatorem całej wyprawy miał być Kościół. Innocenty III wprowadził już cały, powiedział, paletę środków mających tą krucjatę zorganizować. Krucjata miała być sfinansowana przez Kościół całkowicie od A do Z, dlatego że Innocenty III wprowadził podatek specjalny na wszystkich biskupstwa i wszystkie opactwa i pieniądze z tego podatku miały być tam takie coś w rodzaju 10% od dochodów.
miały być wysyłane do Rzymu po to, aby za to wyposażyć armię i przede wszystkim zbudować flotę do przewiezienia krzyżowców do Ziemi Świętej. Cesarz miał być z ramienia papieża tym głównodowodzącym militarnie krucjatą i tak naprawdę miał być jedynym z władców, który musiał być na tej krucjacie jako głównodowodzący. Wreszcie, po trzecie, biskupów zobowiązano do opieki nad wszystkimi rodzinami wszystkich rycerzy, książąt, feudałów, którzy się mieli na krucjatę wybrać. Mieli być, rodziny miały być pod opieką miejscowych biskupów. Wszyscy biorący udział w krucjacie zostali zwolnieni na czas udziału w krucjacie ze spłacania długów, a wszystkie odsetki w tym czasie nie miały prawa narastać. Wreszcie wszyscy uczestnicy krucjaty mieli obiecany dopust, odpust zupełny za udział w krucjacie. No i wreszcie ostatnia rzecz, wszyscy ci, którzy współdziałali z Saracenami, wszyscy ci, którzy sprzedawali im broń, czy w jakikolwiek inny sposób z nimi spółkowali, mieli zostać, ich własność miała być konfiskowana i przeznaczana na krucjatę, a sami winni mieli być sprzedawani w niewolę. Także Innocenty III sformułował program stworzenia teokratycznego, kościelnego, papieskiego imperium europejskiego, które miało być zdolne do stworzenia wielkiej siły militarnej i do zorganizowania krucjaty mającej na celu odbicie Ziemi Świętej i zdobycie Jerozolimy. Niestety, po ogłoszeniu tej krucjaty Innocenty III umiera i program ten nigdy nie doszedł do skutku. Dziękuję serdecznie. To byłoby wszystko, jeśli chodzi o wielki program teokracji pontyfikalnej Innocentego III. Thank you.